Dzień dobry, nazywam się Edyta Moros, jestem fagocistką i na tym instrumencie uczę grać dzieci w szkole muzycznej pierwszego stopnia imienia Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie. Uczymy w tej szkole dzieci małe na fagotach, ponieważ mamy instrumenty dla dzieci już od 7 roku życia, takie malutkie, oraz dzieci starsze, które mogą już grać na pełnowymiarowych fagotach. Chciałabym Państwu dzisiaj przedstawić troszkę ten instrument, ponieważ jest on bardzo interesujący, a nie wszyscy go znają. Fagot należy do grupy instrumentów dętych drewnianych. Jego nazwa pochodzi z włoskiego fagotto, co oznacza wiązka drewna, ponieważ po złożeniu 5 części fagotu instrument wygląda trochę jak taka wiązka drewna. Korzenie fagotu mamy w baroku. Wtedy fagot był bardzo mało skomplikowany, ponieważ miał jedną klapę, ale z biegiem czasu modyfikowano zarówno budowę fagotu, jak i partie dla niego pisane. W chwili obecnej mamy fagot, który ma ponad 20 klap i jego partie czasami są naprawdę bardzo skomplikowane, zarówno w orkiestrze, jak i w utworach solowych. Fagot ma dużą skalę, bo są to ponad 3 oktawy. I dzięki czemu jest instrumentem bardzo różnorodnym. Można na nim grać dźwięki niskie, jak i wysokie. Można grać na nim różną artykulacją, czyli dźwięki krótkie, jak i długie. Kompozytorzy piszą na fagot melodie o różnym charakterze. Można zagrać na fagocie melodię, która jest tajemnicza, trochę straszna, jak na przykład w Grocie Króla Gór z suity Per Gynt Edwarda Grieg'a. Można na nim zagrać melodię śpiewną, kantylenową, jak ta na przykład. Często wykorzystuje się też fagot w bajkach, ponieważ tam pełni on funkcję humorystyczną. Jak widzicie Państwo, fagot jest instrumentem bardzo różnorodnym, bardzo ciekawym. Każdy może na nim grać. Posiada on bardzo przyjemną w brzmieniu barwę. Niskie dźwięki, ciepłe brzmienie. Myślę, że nic więcej nie potrzeba do tego, aby granie na instrumencie sprawiało radość. Dlatego też zapraszam Państwa, Wasze pociechy, do szkoły muzycznej, do naszej szkoły i zapraszam Państwa do grania na fagocie.